Dobra widzowie, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zaczynamy tutaj EU15, zaczynamy granie, zaczynamy robienie wszystkiego. Teraz tak, bo wczoraj mi to w ogóle gdzieś uciekło na filmie i nie wstawiłem wam do filmu z pierwszego dnia, także dzisiaj się powtórzę, ale to zaraz. Na początek topeczka. Zrobiłem screeny o godzinie 23:58 około pierwszego dnia. No i najwyższy level na EU15 to był level 63, a w zasadzie 3 takie levele. Tak, YouTube już widzi, możecie napisać siema YouTube. Tak, tak, jak najbardziej. Cześć ZCX, witam serdecznie. Więc mówię, tak to wyglądało, tak wyglądała topeczka. Od nas tutaj 3 osoby z naszej gildii w topce. Natomiast no tutaj Freedom zdecydowana. No zobaczcie w ogóle, 3 zwiadowców, 3 te same levele. Śmiesznie, śmiesznie, że wszyscy, że tak powiem, poszli tak samo. No i taki był level pierwszego dnia najwyższy. To nie był żaden rekord, nic takiego. Tak wyglądała topeczka właśnie po pierwszym dniu. Natomiast jeżeli chodzi o ilość twierdzy, no to 945 osób po pierwszym dniu odblokowało twierdzę. To też jest jakaś tam statystyka, że tak powiem, dla potomnych, więc też zrobiłem screena, jak to wyglądało. Dobrze, jeżeli chodzi aktualnie o topkę, to aktualnie już to wygląda w sposób następujący. Mamy godzinę 12, drugi dzień, także jeszcze dużo czasu do północy. Cześć specjalista. Natomiast no, mamy tutaj nekromantę 186 level, tu 181. Tutaj Rekles zdobił 126 tym zwiadowcom, tu jakieś 100 plus już są. No tak wygląda w tym momencie top, powiedzmy, 28. Więc no, tutaj już z tego co widzę, ten regularnie wbija expa, więc ten już może nawet polecieć do 200 plus. Ale znowu zrobię screena na koniec drugiego dnia i wam pokażę, nie? Ale w tym momencie wygląda to tak. No i zobaczcie, ja myślałem, że my ogólnie tak, na luzie wbijemy top 2 jako gildia. W sensie wiedziałem, że Freedom jest top 1, totalnie bez podjazdu, ale my jako gildia top 2, raczej na chillku. Natomiast zobaczcie, pojawiła się gildia czeska Highway to Hell. Oni też są, kurde, bardzo mocni. Mają jakąś akademię, Stairway to Heaven. Ta akademia też się tu przewija. No kurczę, my chyba będziemy walczyć, tak z tego co widzę, to o trzecie miejsce. Niestety. Gildia międzynarodowa Freedom. Domka Power? No nie, no Domka nawet nie jest właśnie w tej gildii. Kugi tutaj tą gildię stworzył. Ale no, oni mają sporo mocnych zawodników. Tu w ogóle mi się game skończył. O, na szczęście, zaczyna się. Niech się od razu kopie kolejny. Oczywiście, w ogóle tak, dzisiaj wpadło mi osiągnięcie Dzień X, to wam jeszcze powiem na szybko. Wpadło mi osiągnięcie Dzień X tak losowe, jak mi się game wczoraj wykopał. I druga sprawa to jest osiągnięcie najeźdźca. Już najechałem 100 twierdz, więc już to osiągnięcie również mi wpadło. Dobra, wracając do topki. No to mówię, my raczej o takie top 3 na ten moment będziemy walczyć. Natomiast Czesi mają to do siebie, że lecą na lewych grzybach bardzo często. Więc no może tutaj ci też zostaną nagle zbanowani. Chociaż z tego co widzę, to Tom Gildia robi Kugi. Także Kugi jest raczej taki, no, znany z tego, żeby to było w miarę rzetelne. Jak tam byli ludzie pokroju Leszruma i tak dalej, no to i gildie dostawały bany. Tutaj chyba ich nie ma, więc no, zobaczymy, jak to się rozwinie. Gildie na razie nieistotne, twierdzę, no w zasadzie też niezbyt istotne, z racji tego, że... No tych twierdz to już ma tu dużo osób. Tak porównywałem bardziej za M1, ale na M1 to wiadomo, jaka była aktywność. Zobaczcie, dzisiaj twierdzę już ma... Ojejku. Niecałe 1000 osób miało pod koniec pierwszego dnia, a dzisiaj? Prawie 4 koła osób. What the shit. Pupilki mają 22 osoby już w tym momencie. No i pod ziemi oczywiście jeszcze nikt nie ma. My musimy też mieć akademię? Nie, nam akademia nie jest potrzebna. Nie wiem, jaki plan na dzisiaj, jeszcze zobaczymy Antychryst. No, jeżeli chodzi o liczbę graczy, to w tym momencie mamy już 23,5 koła. Prawie, mówię, plany na dzisiaj zobaczymy, jak nam to pójdzie, bez jakichś większych planów. Odebrałem sobie w ogóle wczorajsze dropiki już. I zobaczcie, poleciała mi duża potka, no tu gem na zręczność, to akurat wiadome. Ale zawsze trochę golda. Natomiast poleciała mi duża potka na inteligencję, dzięki temu nie musimy jej szukać. Także to jest spoko. I co? Na początek na pewno musimy wykopać jakieś gemiki. A, w ogóle poleciał mi jeden duży gem na intę i wsadziłem go do tego trinketu, nie? Ten trinket nie miał żadnego gema, tak zakończyliśmy wczorajszy dzień. Także tutaj wleciało.
Okej, teraz tak, duży gem na intę to ja sobie na pewno wrzucę do broni. I zobaczmy, jak wyglądają procenty. No trzeba regularnie sprawdzać i regularnie ubijać te lożki. Już tak bardziej z głową, już dzisiaj chcę trochę mniej grzybów wydać, bo wczoraj no to była tragedia. Szczerze mówiąc. No mamy po 2%, w sensie 2% na wojownika i 1,5% na zwiada. Dobra, jeszcze jeden gemik by się przydał. 0,1, dopiero odpowiadałem na to pytanie. Zwiadowca albo łowca demonów. Proszę, jeszcze jakiś HP. Albo inta najlepiej. Nie, no nie wytrzymam zaraz, no zaczyna się. A wiedźma mi dzisiaj powiedziała przed streamem, żeby ci żaden gem nie leciał. I przewidziała. Przewidziała to. No nie wytrzymam. Dobra, dzięki. No, jak ja jestem tym, co powiedziałaś, to ty wiesz, kim jesteś? Rurą. Pozdro. Dobra. Tu zmieniam. Ile my mamy w ogóle tak? No nie no, te 3 gemy na HP w naszym rozkładzie jest okej. Okay. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Dobra, może ja po prostu, bo to jest cały gold, który mi poleciał z warty. O, jest na HP, spoko. Tak, wyprawę możesz odpalić. Od 4 minut, nie wiem na co czekasz. Dobra. Teraz sprawdźmy procenty. 2,60 na woja, 2,5 na zwiada. To już są takie sensowniejsze procenty. Oczywiście dzisiaj jeszcze nic nie robiłem, wiadomo. Kalendarzyk sobie możemy odebrać, bo mamy dwie książki z expem, więc jego już zostawiamy. Diablon, polecam ci obejrzeć sobie moją playlistę ze zwiadowcy. Ze zwiadowcy ZU5. Tam pokazałem, jak za 27 około 1000 grzybów wbić level 210 w 3 dni. Czyli już w niedzielę. Co niektórzy wydają jeszcze więcej tych grzybów. I po... O dobra, siedzi. Co niektórzy wydają jeszcze więcej tych grzybów i jeszcze szybciej to wbijają, nie? Także no, to są takie liczby mniej więcej. Sianko Aaron Black, witam. I w ogóle Diablo, widzę, że masz ikonkę Primika. Jak masz wolnego Primika, to możesz zostawić. Na tym kanale. Dobra. Siłka, proszę. Kurczę, no bardzo fajny nam wisiorek poleciał, ale... Dobra, na razie zrobimy tak i spróbujemy ubić ten drugi loch. Może nam da golda. Widziałem topowy level na EU15? Widziałem, tak. Aha, jeszcze jedna sprawa, widzowie. Jeszcze jedna sprawa, której zapomniałem dokleić wczoraj w filmie. Gdzieś mi się zgubiła. Wczoraj w ogóle miałem prawie 4 godziny surowego materiału, więc trochę spędziłem, żeby to zmontować wam. Natomiast jeszcze raz odnośnie głosów na awatar, bo to wam mówiłem wczoraj na streamie, ale widzowie z YouTube'a nie usłyszeli, więc mówię to teraz. Dostałem informację, jak to wyglądało z głosami, który awatar ile głosów dostał. I już wam tutaj mówię. Pierwszy awatar, który wygrał, czyli z fidżecikiem, miał 1211 głosów. Drugi awatar, czyli ten ork, miał 481 głosów. I trzeci awatar, czyli ten mroczny elf z tą kosą i tak dalej, miał tych głosów 951. Także w sumie trzeci awatar też sporo zdobył. Fidżecik nie zdominował tak bardzo w porównaniu do tego trzeciego. Więc no, tak się prezentowała liczba głosów i łącznie nam to dało ponad 2600 głosów. Także no, raz jeszcze tutaj, głównie dla widzów z YouTube'a, bo wy na Twitchu to już słyszeliście wczoraj. Głównie dla widzów z YouTube'a dziękuję oczywiście pięknie za wszystkie głosy, bo tych głosów z tego co wiem nabiliśmy najwięcej ze wszystkich osób, które miały swoją stronę do głosowania. Więc oczywiście bardzo fajne zaangażowanie z waszej strony i za to wam dziękuję. Cześć Matys, witam. Urbanek, ale co cię to dziwi? Ja nie wiem, ty już siedzisz tyle w tej grze. Przecież to jest logiczne, że taki level wbijają. Nie rozumiem tego. Właśnie piję kawę latte. O Jezu, jak ja bym mrożoną kawkę wypił. What? 458 HP, jaki hicior, co jest? Szukaj potki na HP teraz? Tak, tak, no zaraz będę szukał. Albo nie, może najpierw, chociaż czekaj. Jakie ja mam procenty? Pokatę walkę mordo? No przecież przed chwilą ją obejrzeliśmy, Vedarn. 0,56 mam na jednego zwiada.
Tak, może poszukamy tą potkę. I przy okazji może wymienimy coś w gabinecie magii. Siłka, siła, wytrzymałość, szczęście. Inteligencja, wytrzymałość, ale nie, to ja mam trinket świeży. Bez sensu. Do której streamek? Do 16. Wiecie co, ja to mam wrażenie, że ja non-stop odpowiadam na jedne i te same pytania, nie? Jaka klasa najlepsza dla free-to-play? Do której stream? Ja bym mógł w sumie zapętlić siebie i odpalać. W sensie odpalić i nic nie musieć robić, nie? Niesamowite. Oczywiście to nic złego, bo wiadomo, że... A, i kiedy dropy, tak. To nic złego, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy siedzą tutaj od początku do końca na tym streamie. Ale no naprawdę, jak tak widzę, to... Ile we wzwodzie? Nie wiem, nigdy nie mierzyłem, szczerze mówiąc. Ale chyba jest spoko. Tu mamy inteligencję plus 12, czy to jest jakoś bardzo dużo? W sumie to bez sensu jest gabinet magii wymieniać. Dobra, bo tak, no tylko pierścionek, bo to założymy, to mamy w miarę świeże. Dobra, potka na HP. Potka na HP nam jest potrzebna przede wszystkim. Nie palę, chyba że z tobą. Sianko Shiro, witam. Kolejna inteligencja, ale na razie szkoda golda na to. No dasz tą potkę na HP, czy nie dasz? Mam dość tych wakacji ze starą, nie polecam, chcę już do pracy. Cześć Manga, co takiego ci stara robi, że już masz dość z nią wakacji? Ale wakacje, powiem ci, są męczące. To jest prawda. Tak 2-3 dni spoko, ale potem to już też mi się nie chciało. Musiałem ewakuować się z bazaru? Czemu? Kurde, no dasz tą potkę na HP, czy nie dasz? Ileż można? O kurde! Kuans, dziękuję ci pięknie... O, i mamy potkę na HP. Dziękuję ci pięknie za 100 zł! What the shit! Dziękuję ślicznie, Kuans, za donajcika. What? No to mamy już ile? Nie umiem liczyć. 255 zł jeszcze potrzeba na drugi pakiecik. What a shit. Dziękuję ślicznie za donajcika i oczywiście można się jeszcze dokładać. Nie trzeba dawać takich dużych kwot. Możecie dać po dyszce, po dwie, jeżeli macie ochotę i w końcu się uzbiera. Ale pakiecik ewentualny za 200 jest, to prawda. Dobra, czyli mamy potkę na HP. I co? I zostaje nam jedno kopanie. I gem na siłę. Na co zbierasz? Na drugi pakiet za 400 grzybkowy. Kurde, no i nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, może teraz sobie troszeczkę klaserka powbijamy. Wydaje mi się, że to będzie niegłupie. I przy okazji może goldzika na jakieś gemiki pozdobywamy. Aż tak nie zerkam na czat, ale ogólnie wszystko w porządku. Jestem zadowolony ze startu, wszystko jest gicior. A jak tam u ciebie? Mega masz tą grafikę na EU15? Kurde, no dobra, zrobimy tak, niech będzie. I sprawdźmy teraz może procenty. Nie jest zła, ale mogłaby być lepsza. Okej, mamy 1,60 na tego zwiada, dobra, spróbujemy. Spróbujemy go ubić. I przy okazji golda dostać, żeby ten wisior w końcu założyć. O kurde, jak szybko! What? Dobra, dzięki. Czemu? Jaka zupa się robi? Okej, mamy znowu troszeczkę goldzika. No my musimy te gemy powymieniać, tylko że problem jest taki, zobaczcie, no znowu nam leci gem na HP. Założymy ten wisior. A kurczę, z intą jest lipa. Siła, zręczność, a już nie mam golda. No mam za dużo HP względem inty. Proszę, inta jakaś, no, dobra, dzięki.
i wymienimy sobie jakieś słabsze HP na Intę. O, może tak zrobimy, dobrze. I znowu procenciki sprawdzamy. Mądrze trzeba grać, widzowie, mądrze. O kurde, 0,22 mamy tylko na niego. Dobrze by było broń wymienić, powiem wam. Tylko, że ja nie mam golda aktualnie. Dobra. Dobra, inaczej. Znajdziemy sobie jakąś broń fajną. Patrzcie, brońki mi już dają tutaj plus 30. A podejrzewam, że teraz będą dać jeszcze więcej, dokładnie. Znajdziemy sobie jakąś brońkę z dziurą. Głównie broń chcę teraz zmienić. No ta jest fajna, tylko rozrzut mały. Cześć Krzychu, witam. Dzisiaj już gra mądrze. Weź, ja wczoraj wydałem strzyka jak grzyba. A chłop w ogóle pisze na gildii: Jezus Maria, wbiłem 35 level w pierwszy dzień i aż 1000 grzybów poszło. Ja mówię, kurwa, co? Jak 1000 grzybów na 35 level, a ja 3 koła na 33. Coś poszło nie tak ewidentnie. Słabe te rozrzuty. Jaki klaser miał 30%? No on nie miał takiego klasera, sam napisał zresztą, nie ma takiego nie miał takiego dobrego klasera jak my. To on sam przyznał, ale no i tak, no kurde. Dajcie spokój. Co to za gnom na twoim awatarze? Powiedziałbym ci kto to, ale nie jestem niemiły. Sprawdź gildię zakon tajemnic? Po co Blancior mam sprawdzać gildię zakon tajemnic? O kurde! Hokage, dziękuję pięknie za 100 zł kolejne. Dziękuję ci ślicznie. Jezu, Hokage to już chyba 400 wydał. Hokage zasponsorował cały jeden pakiet. Jak się nie mylę. Dziękuję ci pięknie, Hokage, bardzo mi miło. Czyli mamy jeszcze do drugiego pakietu 155 zł, jak dobrze liczę na szybko. Zaczęły mi się sypać czarne klejnoty na Kimi One, jak one są słabsze od pomarańczowych? No bo Fukuro kiedyś nie było pomarańczowych i czarne... O kurde, jaka brońka. Śmierdzisz. Tylko nie mamy golda. Śmierdzisz. Ale dobra, spróbujemy jeszcze trochę klasera powbijać. No to zrób sobie zwrot. No bo to był jeden z pierwszych subów na tym kanale. Niechętnie, ale okej. Okay. Znaczy wiesz, no, z drugiej strony mogę spróbować, ale wątpię, że to się uda. Dobra, proszę, Inta. O kurde, jak oddało. Okej, okay, wymieniamy od razu brońkę. Pyk, pyk. I teraz patrzymy procenciki znowu. 2,80 i 2,40, okej, czyli dwa lochy są do ubicia tego. Sianku Starlight, witam. Hokage, jeżeli poważnie chcesz, to ja widzę, że ty donaty dajesz PayPalem, to sobie zrób zwrot za ten ostatni. Znaczy, pewnie żartujesz, ale nie ma problemu. Jaki level na Eko jest dobrze wyciągnąć drugiego dnia? No aktualnie to tak 45, 50, coś koło tego. Kupię jej pakiet chociaż za 20 zł i niech nie płacze na czacie. Nie chcę buzi. Chcę okład. Z matczynych piersi. No to wieczorem mi okład zrobisz. Pakiet żółta dzioba. Cześć, cześć Fejgim, witam serdecznie. Dobra, siedzi. Okej, okay, tu mamy brońkę. To możemy sprzedać, będzie na gemy. Zobaczcie w ogóle, że my tych gemów jeszcze nie mamy wszystkich wymienionych. Musimy jeszcze wymienić tak, raz, dwa. No trzy gemy powiedzmy. Z tego, no wszystkie na Intę, bo ten na HP też podmienimy na Intę. Chyba, tak mi się wydaje. Dobra, tu już się niech coś kopie i lecimy do kolejnego lochu. Zamkniemy na chwilę oczy i możecie zrobić swoje. Teraz to ja gram na nowym serwerze. Człowieku, są rzeczy ważne i ważniejsze. Zamiast kupować jej grzybki, weź ją gdzieś na fajną randkę, bardziej się ucieszy niż z jakichś pakietów. Patryk Hotboy, ją teraz strach jest brać na gdziekolwiek. Wychodzimy z domu, mija 10 minut, a ona mówi, że...
O Jezu, zaraz zemdleję. Człowieku, ja wolę, żeby ona siedziała w domu. Teraz to ja już nawet na zakupy wolę samemu jeździć. To jest autentycznie strach. Fejgim, sprawdzam postacie za subiki jak coś. Jak masz subika, to wtedy sprawdzam. Dobra, siedzi, 38 level, okej. I teraz mamy 70 i 76. Mamy naprawdę sporo golda. Potrzebujemy gemów na intę. Jest pierwszy gem na intę, pięknie. Samica musi wysiedzieć jaja? No coś w tym jest. Powiedzmy. Nowy serwer znak większości seks? No oczywiście, że tak. A czy jeszcze wam historię opowiem? No wczoraj skończyłem streama o 22, nie? Wyszedłem z psem, wracam i od razu usiadłem do montowania filmu. Miałem prawie 4 godziny surowego materiału. Z czego powstał godzinę 40 odcinek, więc ja siedziałem do jakiejś pierwszej 40 i montowałem, nie? No i widzę, że Karolina już się tak wierci, już jej niewygodnie. Mówię, to idź się połóż, albo mówię, idź się kąpać, nawet idź spać, no ja jestem zajęty. Ale ja nie wiem, czy ja bez ciebie usnę. Chyba nie dam rady. Po czym nagle się zebrała. Poszła się myć. I wchodzę do niej, a ona mówi: wyłącz mi światło, bo idę spać. I człowieku, wchodzę do łóżka, a ta śpi nieżywa. Mówię, no faktycznie, taki ci byłem potrzebny. Typowa baba, no. Dobra. Gem na HP. Proszę, jeszcze jedna inta chociaż. Błagam. Co kłamstwo, no przecież tak było. Ile można czekać? Przecież ci mówiłem, ile mi zejdzie. No. Obliczyłem nawet, co do minuty obliczyłem, ile będę montował. Trudno, ja pracuję. Dobra, sprawdźmy procenty. 0,26 mamy na tego bossa w tym loszku. Kurczę, co by tu jeszcze można było zrobić? A może podmienić ten na HP? O. Kurczę, dobrze by go było ubić. Skoro i tak już mamy taki duży budżet, to może faktycznie 0,50. Dobra, no trzeba go spróbować ubić. Trzeba go spróbować ubić. Seba, cześć Christmas. Na razie jesteśmy zajęci, Seba, z piwnicy klikaniem tutaj na druidzie. Kto posypał siana? Głównie Hokage i Quans. No i jeszcze druid się dorzucił chyba 4 dyszki i bodajże tyle. No ale nie spodziewałem się szczerze, że dobijemy ten drugi pakiet. Druid teraz jest mega OP? Czy ja wiem, czy jest mega OP? Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc. Wiecie, no można by było równie dobrze awkom dobić ten 40, no ale chyba szkoda. To drunk stream. Nie robię. Nie chce mi się pić alkoholu. Nic mi się ostatnio, widzowie, nie chce. Mam jakiegoś doła. Nie chcę tutaj mówić, że mam depresję, bo to jest poważna sprawa. I bez, że tak powiem, diagnozy nie mówi się takich rzeczy. Ale no, tak czy inaczej jestem smutny. Które klasy twoim zdaniem są teraz OP? Wiesz co? No ja bym powiedział, że zwiadowca i łowca demonów są teraz najlepszymi klasami. Druid przede wszystkim jest teraz grywalny, ale czy OP to nie? To prawda, to prawda. Dobra widzowie, jeszcze 40 grzybów tutaj wydamy i musimy myśleć o czymś innym, bo... Bo lipa jest, no. 0,50 na tym etapie, no to są takie, no kurczę, śmieszne procenty, bym nawet powiedział. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero. Dobra. Ile my mamy w ogóle procent? 50% klaserka, okej. To lecimy dalej z klaserkiem w takim razie. No niech też masz coś od życia.
Stary kupi grzyby. To ona niech sobie Simsy kupi. Ale w takim razie nie kupujemy ci grzybów. Pasuje ci taki układ? No to git. Dobra, jest inta, pięknie. Czaicie, że... Nie słychać. Tak, Lukas, dokładnie. Ale ja to kupuję tylko dlatego, że daliście donaty. Gdybyście nie dali, to mnie kupował. No może z jeden pakiecik za 400 bym kupił, ale to nie wiem jeszcze. Musiałbym się zastanowić. Mówisz, żeby dobić troszkę siły. No jest to na pewno jakiś pomysł. Ile mamy klasera? Już 51,5%. No widzicie, ten klaserek się ładnie wbija. Jeszcze troszeczkę go poubijamy. Dobijemy siły i lecimy chyba w loch, no bo co? Orzesz, ty ogarniasz wszystkie te konta, czy część odpuszczasz? Wiesz co, mam coraz większą... coraz większą ochotę zaczynać grać sobie co każdy nowy serwer. Bo te serwery i tak prędzej czy później zostaną połączone, więc to, czy zagramy na okrągłym, czy nie, to już, tak jak wam tłumaczyłem, nie robi mi zbytnio różnicy. Ale po prostu, żeby kont nie odpuszczać, nie? W sensie takim, żeby tutaj grać daily. Grać daily i po prostu... No teraz jest to o wiele łatwiejsze z racji nowej awki, nie? I myślę, żeby czegoś takiego nie zrobić, więc wtedy bym, powiedzmy, jako tako regularnie... ogrywać. I podmieniać, tak? Czyli na przykład, nie wiem, no teraz druida żadnego nie miałem, więc nic nie podmieniam. Jeżeli na EU16 wyjdzie nowa klasa postaci, no to też nic nie będę podmieniał. Ale załóżmy, na EU17 chciałbym sobie zacząć grać, nie wiem. Dajmy na to... no nie wiem, co bym tam chciał podmienić. Co ja tu mam? Załóżmy berserkiem. To wtedy berserka na EU10 bym porzucił, nie? Ale to jest, to ja tak głośno myślę, ja wam jeszcze nagram na ten temat film, poznam waszą opinię w komentarzach, może jakąś ankietę zrobię i wtedy zobaczymy. Dokładnie tak, Lukas, tak. Dokładnie tak, Seba z piwnicy, masz po prostu dwie postacie na jednym koncie, w sensie na jednym serwerze. I jest to zgodne z regulaminem, no bo jest to po fuzji, nie? Dobra, 53% klaserka, not bad. O nie, zapomniałem, że to jest takie drogie. Dobra, niech będzie tak. Rogacz ognisty. Trochę daliśmy w siłę, coś tam powymienialiśmy. No muszę go ubić. I potem już chyba sobie aweczką dobiję 40 i spróbuję kluczyk dostać. Dawaj. Szkoda awki marnować więcej, a na niego nie są takie złe procenty. Skoro topka wbiła 100-120 level, to chyba nie jestem jakiś? Bez serca. Po pierwsze, topka wbija w pierwszy dzień 63 level, to był najwyższy, a nie 100-120. Po drugie, ja wbiłem w pierwszy 33, dzisiaj już mamy drugi dzień. Po trzecie, wyślij mi screena, jak ty wbijesz 120, to wtedy nie będziesz jakiś. Mam nadzieję, że to by się udało w pierwszy dzień wbić 120. Bo to by był rekord wszechczasów. To by było warto udokumentować na odcinku. No nie, no naprawdę, tak mnie to wkurza. Zobaczcie, dodaliśmy siłę i mamy jeszcze mniejsze procenty niż mieliśmy wcześniej. To są po prostu jajca autentyczne. No i itemki mam też stare, itemów dawno nie wymieniałem, ale ja bym chciał dobić 40 level.
wziąć sobie kluczyk, ubić jeszcze trochę tego czwartego loszku i wtedy powymieniać itemki i wszystko, i gemy też. W sensie, no gemy w sumie też, no. Jakby nie patrzeć. Im większy biceps, tym mniejsza mobilność. Nie wiem. Dobra, 35 grzybów jeszcze na niego. Czy jest kod na nowym serwie? Tak. O, siedzi, Jezu, dziękuję. Czy jest kod na nowym serwerze? Tak, neutral-eu15 to jest kodzik. Nie no, zobaczcie, jaka broni bez dziury! Nie mogę! To są jaja. Nie wytrzymam. Zaraz 50 to kupisz lepszą? No na Beskitu jest mimo wszystko, czekaj. No nie no, obrażenia tracimy. Ale dużo rzeczy zyskujemy, kurde, jakby to miało dziurę, nie? Ile tu miałeś procent? Między 0,30 a 0,60, coś takiego. Dobra, to tam sobie zostawimy na sprzedaż. Kurczę, no to robię wyprawkę, no klaser mamy dociśnięty. Dzięki temu, że zbieraliśmy zbieraliśmy? Zbieraliśmy golda i przez to nam się robił klaser. Nie robiłem jeszcze dzisiaj ani jednej misji. Więc też no mamy jeszcze całą maweczkę. A jest jeszcze szansa, że jak dobiję 40 level, to z bomby dostanę klucz, bo tak dostałem na 20. Także okej, lecimy, nie ma co. Nie ma co na tym etapie tyle grzybów wydawać, bo na późniejszym nam się zdecydowanie bardziej przydadzą. Okej. Dobra, mamy 40 i co? Kluczyk z bomby? Proszę! Kurde, nie ma, no. Krótsze bierzemy oczywiście. Pięknie. Nawet mieczyki nam oddały. Proszę, kluczywko daj. Dziękuję! Jak szybko nam te klucze lecą, co jest? Okej. Pyk. Nie no, to są jajca? Jakim cudem nam nie padł od razu? O co chodzi? Dobra, 41. Tego chyba jeszcze ubijemy, dokładnie, 42. I aligator też nam raczej powinien paść. No to nie, to niech ona to zrobi w takim razie. Cześć, pasztet. Cześć, Pasztek, witam serdecznie. Czemu nie mogę mieć nagrać za dropy? Nie wyskakuje mi. O co ty mnie pytasz, Lukisa? No specjalnie włączyłem. Czemu nie mogę mieć nagrać za dropy? Lukisa, o co ty mnie pytasz? Wytłumacz mi, bo nie rozumiem. 2% mamy na niego. Nie, no to on musi jeszcze siąść. Nagrania za dropy nie rozumiesz? Nie rozumiem. Uwierz mi, że właśnie nie rozumiem. Google tłumacz za słaby? Nie no, Lukisa to jest chyba Polak. Jak się nie mylę. Można się pomylić, oczywiście, że tak, ale no... Nie pomogę ci, jeżeli tak robisz. A po co wyzywasz od razu? Cześć Rinka, witam. Ej, powiem wam, że ten druid to jest naprawdę jakiś, ja nie wiem. W sensie, no my mamy na lochy po 2%, po 3 i musimy na nie wydać 100 grzybów, 200, to jest chore. Dobrze, że siadło chociaż. Dobra. Nie piszę do ciebie, tylko do czatu, bo od razu się śmieją, jakby błędu nigdy nie zrobili. No dobra, no ale to po prostu napisz jeszcze raz pytanie bezbłędnie i ja ci odpowiem. Ja się nie śmieję, ale sam nie zrozumiałem.
Gladiator dalej jest zbugowany na druidzie? No podobno już nie, podobno już właśnie nie. Dobrze widzowie, robimy przebieranko teraz. Musimy się przebrać kompleksowo, mamy 43 level. O proszę bardzo, jaka fajna czapeczka. Brońki już też nam dają sporo. Wszystko musimy przebrać, wszystko musimy przebrać i podrobić gemiki. To oczywiście nie będzie wcale takie proste, ale my tutaj zbrojowni to nie przebieraliśmy od wielu, wielu leveli. O kurde. Ej, fajna brońka, tylko rozrzut taki o. Ale brońka ogólnie spoko. Czyli my chcemy ją wziąć? Nie, może się trafi jakaś lepsza jeszcze. A jak nie, to sobie będę pluł w brodę. Tu jakie rękawice, what? What, what? Jezu, mam taką ochotę na monstera, widzowie, a nie mam monstera w domu, no. Tu jaki pasek, no wszystko nam leci na intę, najwyżej więcej gemów na HP sobie wrzucimy. Ale no... Lukisa, dlatego że etap 2 na 3 jest w poniedziałek. Jak sobie wpiszesz wykrzyknik drops, to wtedy będziesz miał kiedy startuje poszczególny set. Tu mamy na zrękę. Buciki na wytrzymałość. 65 daje tej wytrzymałości. Dobra, to buty możemy też zmienić. Okej, czyli nam zostaje klata i brońka. Jaki rozrzut jest najbardziej optymalny? Jak największy? Mi tam dropy działają, kick, a primik ci działa? Jak ci działa, to możesz mi dać, proszę. Otóż masz Karolinę, a o co chodzi desperat? Co ja powiedziałem? Bo nie wiem. Do czego nawiązujesz? O, może tak cię zapytam. Który ulubiony monster? Ja muszę minimum 2 dziennie wypić, oczywiście zero, bo dieta. Powiem ci, że ja generalnie teraz to się przerzuciłem na dziki zero bez kofeiny. Kwaśne jabłko mi bardzo, bardzo smakuje. Natomiast ostatnio jakoś tak chyba ich nie było w Biedronce, nie? Monstera w domu? Ale chuj! A to całkiem zabawne, muszę przyznać. O, fajna klata, dobra. I teraz nam brońka jest potrzebna. Także mówię, ja przez to, że są bez kofeiny, w sensie kofeina mi nic nie robiła, ale no jednak zdaję sobie sprawę, że jakbym codziennie ładował, załóżmy, 2 takie dziki kofeinowe czy monstery, to w perspektywie miesięcy czy też lat by to nie było zbyt dobre dla mojego zdrowia. Ale no tak w ostateczności to nieraz sobie kupię monsterkę, jak mam ochotę coś takiego wypić. I moje ulubione monstery to tak, biały bez cukru oczywiście, ten taki zwykły bez cukru z zielonym napisem, truskawkowy jest dobry, czyli ten różowy powiedzmy, i chyba tyle. Swego czasu bardzo lubiłem tego czarnego z niebieskim napisem bez cukru, ale jego niestety wycofali z Polski, bardzo ubolewam, bo on był, no jak dla mnie, najlepszym monsterem bez cukru. Okej, okay, Kik, rozumiem. Seba z piwnicy, pamiętaj, żeby kupować z kodzikiem neutral. Niestety. Dobra, dawaj mi jakąś fajną broń. Wiedziałem, że będziemy tylko broni szukać. Zawsze tak jest. A mogłem już kupić tamtą, mieć z głowy. No kurde, średnich nie daje nam za dużo. Ale dobra, niech będzie. Najwyżej za chwilę znowu wymienimy. Teraz tak, gabinecik magii. Inteligencja, wytrzymałość. Szczerze wam powiem, że ja chyba tutaj to tylko pierścionek wymienię. Te dwa epiki jeszcze sobie zostawię. Po co wymieniać, jak są w miarę świeże i dobre. Tak mi się wydaje przynajmniej. Te itemki z wypraw warte 10 milionów nie opłaca się rozmontowywać? Oczywiście, że nie. Itemki z wypraw najlepiej oddawać do wiedźmy. I czekać po prostu, aż wiedźma będzie je brała. Czy lubię monstery juicy? Nie wiem, jakie to są monstery juicy. A, to nie lubię.
No wymieniłem, które monstery lubię i które zawsze piję. A jeżeli chodzi o dziki, to najbardziej lubię kwaśne jabłko i... I ten winogronowy. Też jest bardzo dobry. Tylko no mówię, teraz się staram powiedzmy prowadzić troszeczkę zdrowszy tryb życia. Więc staram się pić, jeżeli już takie napoje, to oczywiście bez cukru i bez kofeiny dodatkowo. No i rzuciłem palenie, tak? Rzuciłem palenie, więc już nie jaram. Także no. Jakoś tam troszeczkę zdrowiej. Ananasa pijesz dzika? Właśnie nie. Właśnie tego nowego dzika jeszcze nie próbowałem. Ale ananas jakoś do mnie nie przemawia, więc... Więc nie wiem, czy będę pił. Dobra, powiedzmy, że jesteśmy cali przebrani. Okej. Nie polecasz? No tak mi się wydawało. No jak ktoś lubi mango, no to spoko, nie? Dobra, widzowie. Kopiemy gemy teraz. Jest HP. Jest HP. Szczęście. Inta. Ej, dobra. Nie ma tragedii. HP kolejne. Z ręka. Szczęście. Okej, okay, plecak jest pełen. Dobra, teraz tak, inta oczywiście dajemy w brońkę. HP damy na razie z jedno. Chociaż nie, HP na pewno damy dwa, bo... Bo kurczę, tego HP nie mamy za dużo. Resztę inty potrzebujemy. No daj tą intę, proszę, dziękuję. Gierka już zaczyna powoli lagować. Zaraz 50 i przebieranko? Si. Dobra, potrzebuję jeszcze trzech, tak? Trzech gemów i najlepiej, żeby to była chyba inta. Tak mi się wydaje. Jak oplułem jakąś wiadomość, to was przepraszam. Ale też się skupiam na giereczce, jeszcze mnie tu zagaduje stara co chwilę. Męczy bułem. Ja stwierdziłem, że problem z energetykami się pojawił, jak nabiłem 20 koła żabsów i potem tydzień energole za same punkty waliłem. Ej, to można normalnie za punkty energola wziąć? Co tam... Co oplułem Pankian? Kiedy będą pozostałe konta klikane? Nie wiem. Jak skończymy u 15. To jakby logiczne. Monsterki to ja też tylko za żabsy biorę? A ile kosztuje żabsów jeden monster? To ja nie widziałem w apce tej opcji w ogóle. Dobra, to możemy sprzedać. Ile mieć klasera na 24 levelu? No tak najlepiej z 35%. Zależy, czy grasz eko, czy na grzybkach. Czy free to play oczywiście. Potwierdziłeś wiek w aplikacji? Tak, no ja mam strefę palenia i tak dalej. Wszystko mam. Dobra, taki rozstrzał chyba nie jest głupi. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale sprawdzamy. Dobra, na zwiadowce widzowie mamy 2% i na woja mamy 2%. Klikamy chyba. Na zwiadowce niby procenty są większe, więc sprawdźmy. Ale często SF Tools na druidzie pokazuje... A dobra, nieważne. Nie było tematu. Obejrzyjmy sobie to od razu. Tylko ja o 15 na trening idę. Do 15 się już raczej wyrobimy. A jak nie dzisiaj, to jutro, Seba. No spokojnie. Nie ucieknie ci to. Ja streamuję praktycznie codziennie. To wiem, Shiro, bo ja sobie niedawno hot dogi za żabsy odbierałem. Bo się zbliża koniec roku i nie chciałem, żeby mi przepadły, to brałem w sumie cokolwiek.
Tak, na koniec roku przepadają, no. Do końca grudnia, dokładnie. Wiecie co? Trochę mi golda poleciało z tamtego, to ja może sobie troszkę podbiję boczki. Co roku przepadają, w sensie masz cały rok na zbieranie żabsów. I właśnie pod koniec grudnia przepadają, no. To wracam do Polski zużyć żabsy. No przecież masz jeszcze w zasadzie 3 miesiące. Niedawno zacząłem grać i chciałem się spytać, czemu nie robisz wypraw? Tak się gra, jak się ma dużo grzybów? Jak to nie robię wypraw? Nie rozumiem, Tipcio. Robię wyprawy przecież. Dobra, siedzi. 45 level. I mamy epika. Tylko, że chyba bez dziury. See? See. Plus 12. Ile on kosztuje? Sporo. To na razie go zostawimy awaryjnie pod golda. Robię wyprawy, tylko wiesz, jak grasz na grzybach, to wyprawy to jest ostateczność. Przede wszystkim się starasz zrobić jak najwięcej lochów. I z lochów ciśniesz level. A potem dopiero robisz awkę. Głównie po klucze w pierwsze dni. Dobra. To dalej. Nie wiem, wydaje mi się, że nie jest jakiś super mocny w lochach. W porównaniu do tego, jak nam te lochy szły na zabójcy, na M1, na którym startowaliśmy, jakby mnie patrzeć niedawno, to wydaje mi się, że nie jest taki gigamocny. Kurde, tu zobaczcie, już mi bronie dają po 30. No brońkę znowu musimy zmienić, na pewno. Ale no nie rozumiem tego. O! Coś takiego! Czegoś takiego szukaliśmy. Dobra, gimme that. Gimme that. I teraz potrzebujemy inty. Nie jest to co prawda 30 średnich, ale no już nie ma co wybrzydzać. Jest takie przysłowie, kto wybrzydza, ten nie rucha. Lecimy. 1,50 na zwiada, zobaczcie, 1% nam wzrósł loch przez tą brońkę. I to jest ten zwiadowca, próbujemy. Stary mi narysował serduszko na keczupu na pizzy, stara. O Jezu, jakie to urocze. Ja też mam pewien pomysł na romantyczne coś, ale... ale nie wiem w sumie, czy to będzie aby na pewno romantyczne. Czy robię meetupy z widzami? Nie, raczej nie robię meetupów z widzami, bo na takie meetupy i tak by nikt nie przyszedł. Bardziej zawsze mówię, że gdzieś tam jestem, na przykład na PGA czy coś, że gdzieś tam jadę, w jakimś mieście jestem. Jak ktoś by mnie spotkał, to może podbić, zbić pionę i tak dalej. Ostatnio mnie na przykład ktoś widział w Kielcach na tym, w galerii. Ale się nie podszedł. W sumie to już chyba trzeci albo czwarty raz ktoś mnie faktycznie gdzieś widział, ale nawet nie podszedł. A podchodźcie, widzowie, na spokojnie, to jest bardzo miłe, jak mogę z wami zbić pionę i pogadać, nie? Nie zawsze jest czas oczywiście, więc nieraz zamienimy tylko trzy słowa, ale... ale podejść zawsze warto. Czy my teraz jesteśmy w Szczecinie? Nie, my teraz jesteśmy obok Kielc. Karolincia się przeprowadziła tutaj, bo chyba mnie kochała bardzo. Dlatego się przeprowadziła do mnie. Kurde, mamy 0,10 i 0,08. Czajcie to, jakie słabe procenty? Co ja tu teraz mogę zrobić? Imaginę dać babie wgląd do transakcji na koncie prywatnym, jedynie wspólne wpłacać po 30% wypłaty, a reszta pozostaje zagadką dla drugiej osoby. Top! Bojówka neutralna na bojówkę z Sombeja. Jaki był max level po pierwszym dniu? 63. Ej kurczę, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, no brońkę mamy wymienioną. Przebierać się dopiero co przebierałem. Dobić 50 i epiki dropić? Nie no, awka do 50 levela bez sensu, za dużo leveli, co ty? Jak my tu dzisiaj jeszcze byśmy chcieli pupile zdobyć? Jakby siadło, to bez sensu. Trochę na pewno klaserka musimy podobijać znowu. Kurde, ile klaserka jeszcze? Dobra, wbijemy z dwa levele aweczką. Nie chce mi się już tego klasera więcej, szczerze mówiąc. Serio, druid taki mocny czy sarkazm?
Właśnie nie widzę, żeby był mocny, no. To chodzi, że nie widzę, żeby był mocny, wariacie. Skasztaniliśmy trochę wyprawę, ale trudno. Klasik ogniska. Firma płaci w chujsiana agencja, agencja tobie minimalną krajową i tak to się kręci? Ale właśnie nie rozumiem, na jakiej zasadzie działają takie agencje. W sensie, dlaczego po prostu firma nie zatrudni tych ludzi? No ale no nie stać ich na to, a stać ich, żeby wynajmować taką firmę. To nie ma logiki. Kluczyk jakiś jeszcze może? No niestety, dopiero na 10. No troszkę tej jawki zużyjemy, ale ja pamiętam, że ja zawsze mam tendencję, żeby tą jawkę odkładać na jak najpóźniej i potem to nie oddaję, w sensie takim, że aż za bardzo ją kitram. Także dobra, zróbmy jeszcze jedną. Mi się wydaje, że na zwiadowcy lepiej to szło, a tutaj trzeba by las grzybów na klikanie tego. Też mi się wydaje, że... No mówię, no zabójca był tańszy po prostu. Też mam takie wrażenie. Ludzie chyba nie rozumieją, jak działa ten timeout za punkty. Myślą, że odbiorą i od razu wybiorą kogo. Albo po prostu nie są z Polski i klikają losowe rzeczy. No tak też się zdarza. Może nie stać ich na długoterminowe utrzymanie pracowników własnych. Nie wiem. No aż tak się na tym wszystkim nie znam. Dobra, jeden pasek zrobiliśmy na razie. Mamy bardzo dużo golda. I co, znowu jakieś przebieranko próbujemy? Nie wiem, czy mi coś tutaj jeszcze giga lepszego poleci. Może damy też trochę wintę, statystyk. Może nawet dobiję do 300 tą wintę. I powiedzmy do jakichś 250 HP. Okej. To na razie niech zostanie tak jak jest. Albo tu dobijemy jeszcze 225. No też z epikami nie mamy szczęścia. Bo epiki no nam praktycznie w ogóle nie lecą. O, no tak lata fajna. Kurde, no takie rzeczy by można powymieniać. Jak buty, czapka, pas... No pasek może nie. Ej, kurde, ta broń też fajna. Dobra, to ja broń też wymieniam. Tu tracimy pancerz niestety. 210, no coś koło 210. I tak się zaraz w epiki przebierzesz? No tak, ale wiesz, ja już bym chciał ten 50 level dobić. No bez awki, bez używania już awki. Tu mamy fajne buciki. Czapka by się jeszcze nowa przydała i ewentualnie pasek. No tu tracimy pancerz, to nie. O, właśnie taki pasek, dokładnie. I co, jeszcze czapeczka może jakaś? ...40 może DevX, wiesz, no też ja nie jestem jakimś giga graczem, w takim sensie, że... ja też nie robię wszystkiego nieomylnie. Też nie miałem nigdy doświadczenia we wbijaniu 200 levela w 3 dni i tak dalej, więc no to też tak nie ma co porównywać, ale wydaje mi się, że 40 koła mogło pójść.
Chociaż no teraz po tych wszystkich zmianach na pewno się łatwiej to wbija niż wtedy, kiedy ja wbijałem, nie? Jakby nie patrzeć, to już od tamtej pory 10 serwerów wyszło. Kurde, no dasz tą czapkę jakąś fajną, czy nie dasz? No, potrzebuję. O dobra, może być. Trochę pancerza tracimy, ale trudno. Dobra, teraz gemiki. Czyli wbijamy 200? Nie, 200 raczej nie wbijemy. Zobaczymy, widzowie, jak to pójdzie. Ja sobie nie układam żadnych celów, no. Ja wiem, że was to jara, ja wiem, że was to podnieca. Takie klikanie i tak dalej. Ja też to lubię oczywiście. Ale nie układam sobie żadnych celów, żeby się nie zawieść. Jutro też się odpalam? Tak, jutro też się odpalam, też o godzinie 12. Mamy jeszcze do załadowania dwa pakiety po 400. Są to pakieciki od was, od widzów. Za donaty. Załadujemy te pakiety i zobaczymy, ile nam się uda ugrać. Dobra, jak tu wygląda? No teraz, no 3 gemy na intę, nie ma opcji. 3 gemy na intę są nam potrzebne. Ty mnie podniecasz, a nie jakieś klikanie? Pokrzem. Byle do tego 50? Tak, dokładnie, no. Gierka znowu zaczyna lagować, zaraz muszę chyba reset zrobić. No tutaj to mogę tego wywalić. No gemów na HP już mamy aż za dużo. Szkoda, że nie mamy takiego zapasu gemów na intę. Ale poleciał nam jeden. Poleciał drugi, okej. Pyk. Pyk. I dokładnie, jeszcze jeden na intę i rozstrzał będzie w miarę sensowny. Pyk. Okej, zostało nam trochę HP. W sensie, Boże, trochę golda nam zostało. Fajnie by było dobić troszeczkę ulepszenia gildyjne. O, i osiągnięcie wpadło. Niech będzie na razie tak. Wiecie, tak żeby w ogóle w 100% tryhardować, to ja powinienem w teorii poczekać. Mamy tak, niecałe 2% na pierwszego woja i niecały 1% na drugiego. No zobaczmy, jak to pójdzie. Chociaż tego golda to ja mogę w zasadzie wydać. No bo po co mi on? Nie, Karolina czytała książki odnośnie macierzyństwa. Takie Devix chyba ci się nie przydadzą. Chyba, że o czymś nie wiem. Wiecie, najlepiej to by się było ogólnie tutaj odpalać wieczorem, nie? Najlepiej to by się tu było odpalać wieczorem, jak już większość osób w gildii zrobił lepiej i tak dalej. Jeszcze więcej z tej jawki się wyciągnie. Ale... to już są takie, powiedzmy, detale. Nie jest to potrzebne niektórym ludziom, żeby wbijać 200 levele, nie? Już z samego rana, albo nawet i po północy. O macierzyństwie... o tacierzyństwie to jeszcze, ale to i tak nie teraz. Ciekawe, czy są jakieś książki o tacierzyństwie, na pewno. Ale ja mam chodzącą encyklopedię obok siebie. Ja tylko słucham. A wiedziałeś o tym, że? A wiedziałeś o tym, że? Człowiek. Dobra, siedzi. 4-9 mamy. Coś nam tu poleciało? Chyba jakiś item. No ale nie za dobry. Mordęga będzie, jak maluch zacznie wam ząbkować, będzie płakał w niebogłosy? A skąd ty, Del, wiesz takie rzeczy? Dobra, no musimy ubić tego. Musimy ubić tego, nie ma opcji. Czyżbyś już był tatą? Pokczam! Czekajcie, widzowie, idę po wodę, bo mi tak zaschło w pysku. Znaczy nie, no coś tam kojarzę, że jak ząbkowanie, no to faktycznie, no to takie normalne.
A, już dajcie spokój. O kurde, jak łatwo padło. Mamy to, widzowie. 50 level, what? What, what? Dobrze. Cyk. Teraz tak. Jak młody, młoda się urodzi, to wyjdziesz po mleko. Młody to po pierwsze, po drugie nie, nie planuję wyjść po mleko. Na razie. Dobra. Wiecie co, ja tak, ja bym jeszcze tutaj dobił klasera troszeczkę. Podbiliśmy klaserek 57%, lecimy aweczkę, w sensie kluczyk musimy zdobyć kolejny. Nie wiem, ja mam też ten problem... Jan niezbędny, dokładnie. Ja mam też ten problem, że jak ja, wiesz, powiedzmy, stoję przed wyborem imienia, to mi się często Jezu, jak ja tą wyprawę dobrze ograłem. I od razu kluczyk. What a shit. To mi się kojarzy, że na przykład, wiesz, powiedzmy, imię Mikołaj, nie? Jest imię Mikołaj i mi to imię Mikołaj się kojarzy z jakimś chłopem, na przykład, nie wiem, z mojej szkoły, którego nie lubiłem i który był przygupem. I od razu mówię, no nie mogę tak dziecku dać na imię, bo... Bo jakby, no, kojarzy mi się z tym chłopem, nie? Wiesz, o co chodzi? Ale no, trzeba takie myśli odsunąć na bok. Dobra, na tego zwiada mamy jeszcze 2,30%, to jeszcze go możemy kliknąć. To jest ten. Ma, ale... Ma 17 lat, Devix. W przyszłym roku 18, to nie wiem. Co ty mówisz? Ty jesteś normalna? Może powiedz jeszcze, że nie napoczęta. Przecież... Tylko powiedziałam tylko tak, że... Cicho. No ale to ja to słyszałem. W sensie ja nie wiem, jaka ona jest. Tylko tak głośno myślę, bo Karolina powiedziała, że jeszcze ciepła. Jezus Maria. Ej kurde, ale te hity tego druidka to są mocne. Jak siądzie atak pikujący, to jest fajnie. Chyba lepiej, żeby ci się dobrze kojarzyło imię dziecka? No tak, tak, ale wiesz, no już też poznałem tylu przygłupów w życiu, że moje dziecko by nie mogło w ogóle żadnego imienia dostać, nie? Jakbym miał się tym kierować. Dobrze, widzowie, mamy dużo golda. Mamy level 50+, lecimy z eventem epickim. O, od razu klatuwa. Musimy też patrzeć, musimy zważyć na golda w ogóle. Dobrze by było jakąś brońkę dostać. Kolejna klatuwa. Nawet Patryk odpada. Bez kitu. Na razie wystarczy, że przebierzemy dosłownie kilka itemków i już nam fajnie procenty wzrosną. Dokładnie. Kurde, no jeszcze chciałbym broń jakąś. Chciałbym jeszcze brońkę. No nie wytrzymam. Mogłem nawet nie patrzeć, ale no to jest nawet, no idealna broń to była, nie? Ale po co ja zaglądam, jak to dziury nie miało, żeby się tylko wkurzyć? Czapeczkę już mamy zmienioną. Klatówę też. No jeszcze z jednego epika wymienię. Oglądałem filmik z pierwszego dnia i słyszałem, jak mówiłeś o wadze 88-89, to niedługo cię dogonię? Znaczy ja tą wagę już mam chyba, nie wiem, z półtorej miesiąca, z dwa. Oje. Kurde, no rozrzut tragiczny, nie? Ale biorę to. Pewnie, że to biorę. Ja po prostu aktualnie to ani nie tyję, na szczęście, ani też nie chudnę, na nieszczęście.
W sensie nie mam jak chudnąć, bo w dalszym ciągu mam bardzo mało ruchu i tak dalej. Nie wiem, czy ja chcę 3 gemy na HP, ale dobra, na razie wrzucę. Ale no bardziej się... Bardziej się cieszę z tego, że nie tyję, nie? Że ta waga mi jako tako stoi. Przy jakim wzroście ta waga? 1,80 m około. No ja ogólnie mam nadwagę, nie? W sensie ważę za dużo i najwięcej mi to idzie w brzuch. Ja najlepiej, no najlepiej jakbym schudł tak z 12 kilo. Jakbym ważył tak 77 kilo, co już wam mówiłem zresztą, to ja się w tej wadze najlepiej czułem. Najlepiej wyglądałem, uważam, bo nie byłem ani wychudzony, ani zatłuszczony, że tak powiem. I było git, no ale żeby do tej wagi wrócić, no to trzeba przede wszystkim, no na przykład nie wiem, nie wpierdalać kebaba o godzinie 12 w nocy, tak jak wczoraj. Na bossa mamy 7%. Pięknie. I na tego mamy chyba jeszcze też w miarę fajne procenty. Dokładnie 2%. Tutaj możemy podmienić od razu trinket, zobaczcie. Karolina, przynieś piwo bez kitu i dostaje 2 piwa. 200 IQ. W USA jest modne, żeby dawać imię po ojcu i wtedy jest junior? To nie jest głupie w sumie. Patrick Junior. Nie no, mi się ogólnie imię Patrick nie podoba, tak szczerze. Można sobie imię zmienić? Neuty Junior. Jakie chciałbyś imię? Nie wiem, mi tak z męskich imion to się podoba. Bartek jest spoko. Kacper jest spoko, imo. Ale ja mówię o sobie. Tak. Nie no, Kuba to takie bardzo basicowe. Zakreble sobie daj na imię. I co, jakbym sobie zmienił imię, to byś mnie zostawiła? No. No to mnie kusisz, żebym zmienił, naprawdę. Karol pod Karolinę, żeby był matching. Max jest fajne. Max to mi się z psem kojarzy. Swoją drogą moja babcia miała owczarkę niemieckiego i właśnie się Max bawił. Jeżeli masz tak na imię, to oczywiście się nie obraź, ale no. Dobrze. A, nie obejrzeliśmy tej walki, możemy sobie obejrzeć. No i lecimy kolejnego woja spróbować ubić. Okej. Ten jeszcze klęknie. Oj, to jak szybko. Tu jakieś buciki, no ale to musimy sprzedać. Obejrzyjmy od razu. Mamy bardzo mało goldzika, powiem wam szczerze. Ja nie, ale mój siostrzeniec ma też, mu piłkę rzuca, mi się cieszy, jak idziemy na spacer. Dobra, no na tego jest jeszcze 1%. Może jeszcze by się go udało ubić. Może, może. A jak to tu w ogóle wygląda? Bo tak, ten loszek, gabinet magii, okej. Okay. Od 70 levela gabinet magii. Kurde, no my nie mamy za dużo golda, wiecie? A sprawdźmy może procenty, może na tego zwiada są nawet większe niż na tego? Nie no, mamy po 2% mamy na nich. Mamy 2% na zwiada i 2% na woja. No to kurde, no jeszcze oba powinniśmy ubić i wtedy jakieś przebieranie zrobić.
Dawaj, Gostek. Po 200 grzyba sportowe na zmianę. Okej. No, od razu trochę golda wpadło. Wiecie, to nawet nie chodzi o przebranie, tylko jeszcze podobieranie tych itemków, których jeszcze nie zmieniłem, nie? Czyli tam powiedzmy, no rękawice, buciki, tu ewentualnie gabinet magii też już by wypadało zmienić. Dobra, i na tego też było 2%. Ogólnie mam wrażenie, że druidowi jest najłatwiej na zwiadowców. W sensie, że... Oho, serwer nie odpowiada. W sensie, że zwiada jest druidowi łatwiej ubić niż woja. Simono, wykrzyknik drops, masz wszystkie sety wypisane. Którego? Nie wyrzucałem jeszcze, czekam aż mi odpisze ktoś. Ale mi jego urosło, bo jak zaczęła obserwować swoje konta? Nie, no proszę cię. Daj spokój. Okej, okay, siedzi. 59 level. Ej kurde, na tego oktobusa mamy jeszcze 1.30. Dobra. To jeszcze tą ośmiorniczkę może ubiję. To byśmy wtedy 60 dobili. I wtedy... Sianko Matikson, dzień dobry. Ej, godzina 14, czy jestem głodny? Ho, pojawił się sobotni Danio. A, i od razu się skończył. Nie no, te reklamki w weekendy to naprawdę. O, ej, szybko nam padło, dobra. Okej, okay, pięknie. Piękny progres. Nie wiem, czy ja oglądałem te lochy, chyba nie. To obejrzymy. Cześć Lukacon, dzień dobry. Okej, okay, 400 grzyba. Teraz tak. No dobra, i od nowa przebieranko w takim razie. Zaraz załadujemy pierwszą paczuszkę, spokojnie. Z gabinetu magii, no. O, klatuwa już fajna. Standy, a kiedy było mówione, że ktoś od tego zabraniał, czy coś? Jezu, naprawdę, wy tak przeżywacie te grzyby, że to jest masakra, bardziej niż ja. No właśnie do niego też napisałem, czy chce, czy nadal jest chętny. Boczny, jesteś na streamie? Ten druid na SF Toolsie jest wpisany po buffach? Tak, Simon, po buffach jest, no. A bez kitu jest, na 36 kopań, wypad jeden na inta, a prawie 17 pod zręczność, super idzie tym magiem. To dawaj do nas do gildii. Bo mamy jednego slota, bo jeden ziomeczek skończył grę. Tylko ja będę później? Czemu? Co będziesz później? No way! Ale brońka! Ta postać w lustrzanym odbiciu wygląda, jakbyś chronił psa przed potworami? To bardziej fidżecik mnie chroni.
uchala, bo po prostu niektórym ludziom się nudzi gierka już po jednym dniu, albo jednak twierdzą, że nie będą grać. No różne są przyczyny, ale trzeba się na to przygotować, że po prostu ludzie tak robią. No dobrze, Boszni, to weź to chociaż do gildii dołącz i będzie git. Dobra, widzowie. Trzeba grzyby załadować. O kurde, grzyby przyszły. No way. Dobra. Pierwsza paczuszka z waszych donate'ów załadowana. Szukamy dalej. No kurczę, najlepiej by było jeszcze wymienić te rękawice i buty. Nie mam za dużo golda, żeby zmieniać takie itemki, więc bez sensu. Ja w sumie to kupię, why not? Ja napisałem do Orchiego i do Boszniego. No i ten Woj jeszcze. Dobra, no to na wszystkie staty, ale też niech będzie. I od razu gabinet magii też wymienimy. Dobrze, Boszni, nie ma problemu. Tu tylko plus 11. Trinket dopiero co wymieniałem. To trinketu nie wymieniamy. Ej, o kurde, ja coś kupiłem, co dużo golda mi zabrało. Ale jestem głupi. Ale dobra, może jeszcze pofarmimy sobie. A. Do jakiego danego? Rękawice za 4 koła kupiłem, no właśnie. Dobra, wiecie co? Pokopię trochę gemów. Może bym zrobił jakiś loszek i potem sobie kupował dalej. Teraz tak, no mi są potrzebne same gemy na inte aktualnie. Jeden, drugi. Ach, już myślałem, że trzy polecą z rzędu na inte, nie? To by było Kongo. O, ktoś mi odpisał. A, to nie Polak nawet. Rękawice za 4 koła, ciało jak butelka. Coca-Cola. Kurde, znowu dwa z rzędu na inte. Giereczka zaczęła nas kochać. Dobra, tych na HP i tak już mamy za dużo. Okej, chyba ja zrobię jakieś lochy. Dokładnie, mamy na bossa 2.30 i na Woja mamy 1. Zacznijmy od niego. Doładowałeś, to gra oddaje? Bez kitu. Pięknie. 62 level. To od razu sprzedamy. I co, ile to kosztuje? 1900. I tu możemy dać... Kurde, nie wiem szczerze, czy jeszcze jedne inty nie wrzucić. Chyba tak zrobię, no. Jeszcze jedna inta. Dwa do inty aż? A tylko jeden na HP myślicie zostawić? Nie, no to chyba by było za dużo. A, dwie w podstawę? A czemu tak? A, żeby było 2137, Boże święty. Jezus Maria, już myślałem, że coś zepsułem. Ale wy głupoty piszecie. O! Tylko to jest znowu drogie. Obejrzymy sobie to. I teraz na pewno ubijemy tego Woja. Na niego jeszcze były też fajne procenty. Meduza incoming. No właśnie ta meduza. Właśnie tak, to się... Chociaż nie wiem w sumie jak...
jak ten druid na magów. Okej, okay, siedzi. 63 level. Ile mamy na Meduzę aktualnie? Not possible. Kto by się tego spodziewał? Cześć Huigi, witam. Dobra, czyli teraz tak. Ja bym chyba dobił 64 level awką. Spróbował się poprzebierać. Na razie to ja w ogóle muszę klaser podobijać. Od tego zacznijmy. Dobra, tu już powoli zaczynam przegrywać, okej. No 58,5% klaserka, niech będzie. Teraz tak. Mówię, spróbujemy sobie dobić. Skrzynka otwarta, więc teraz się możemy skupić na tym, na tym, na tym. Aha, no to gówno. Nie zostało nam wbrew pozorom tej jawki za dużo. Okej. Jeszcze jedna misyjka. Neutral, jeśli stara cię bije, to mrugnij dwa razy. Co ty, nie bije mnie. Odejdź. Przez ciebie zepsułem wyprawę i to tak zepsułem, że nigdy jeszcze tak nie zepsułem, jak tu zepsułem. Nie mówię. Odejdź ode mnie. Nie dotykaj mnie, jesteś przerażająca. Dobra widzowie, przebieranko. Próbujemy jak najlepszy set ogarnąć. Ja nie mrugam, nie będę mrugał, bo nikt mnie nie bije jak coś. Nie jestem totalnie bity, zero. Jezu, aż mi powieka zaczęła drgać. Chyba jednak mój organizm wie, że kłamę. Kurde, no poleci coś z dziurą. Masz to, co ci zostało. Dziękuję. Aha, nie tą malinową? Nie, tą malinową ja sobie pierdolę. Aha. Szukamy dalej. Dobra, to możemy kupić w zasadzie. Drogie te epiki już są. My teraz mamy maga, więc najlepiej by było... Wszystko mieć na 3 staty, ale jak to tak leci, że nie leci z dziurą, to ja nie wiem. Sianko młody, witam. No tutaj pancerza tracimy. Ale pancerz nam nie jest potrzebny na maga, więc dobra. O kurde, jaki rozrzut. Dobra, weźmiemy to, nie wiem. A ty dzisiaj robisz te fryteczki, co mówiłaś? No chcę. Aha. Byliśmy w sklepie, to czemu nie mamy oleju? O kurwica! W sensie rozrzut mniejszy, ale na 3 staty. Dobra, no trudno, biorę to. Głupo, po co ja wziąłem w ogóle broń na wszystkie staty? Zagadujesz mnie. Zagadujesz mnie, jest to twoja wina. Gratuluję. I będę musiał znowu grzyby kupić. Nie bij już. No przestań rzucać tym, bo mnie to zaraz... Ja rzucę. Zrób mi frytki, proszę, ale na oleju zrób. Nie mam oleju, to skąd mam kurwa? No to skocz do żabki, no Jezu, co za problem. Lecę.
Dzisiaj do 16 streamek. Ajajaj. Boże, tu można tak mielić i mielić, naprawdę. Rękawica akurat mam, ale to jak te epiki lecą, to jest po prostu naprawdę żart. To autentycznie to są jajca. But jest zajebisty, ale bez dziury. Znowu. Już nie wiem, które buty mi bez dziury poleciały. No coś koło tego wydałem, tak. Kojar, obej ci dobrze napisał. Sorki, ale nie widziałem twojego pytania. No drogi jest, oczywiście, że jest drogi. Ja też jeszcze nie gram najmądrzej na świecie. No i kolejne buty bez dziury. No i właśnie to jest to, no. O. Aha, nie mam go. O, to za samego golda jest. Dobra, wiecie co? Ja się tak napinam naprawdę o każdą awkę. Zrobię jeszcze jedno piwko. Już trudno. Zostało ci coś jeszcze awki? No jeszcze prawie dwa paski. Także mówię, ja się tak napinam, a to jednak jest taki etap, że lepiej trochę awki zużyć niż ogrom grzybów wydawać. No chciałbym dzisiaj pupile, nie wiem, Kojar, w sensie... Jakbym ubił Meduzę, no to potem tych dwóch też raczej ubijam. Dobra, jeszcze jednego browara zużyję. No i będzie close, no będzie close ogólnie. Kurde, myślałem, że mi podest da, no nie wytrzymam. No fajnie, jakby dzisiaj wpadły pupile. Chciałbym to zrobić. To jest, powiedzmy, mój taki cel na dzisiaj. Żeby wpadły pupile. I jutro pocisnąć na przykład po zarządce areny już będzie git. Powodzenia. Dobra. To jeszcze weźmiemy. No i buty dostałem, ale na wszystkie staty już mi poleciały z dziurą. Super. Paseczek plus 4, ale pancerz na minus, nie chcę. Brońka mi jeszcze poleciała, jeszcze lepsza, jeszcze plus 14. Woluju. Woluju. Dobra, no ja potrzebuję tak naprawdę tylko butów aktualnie. Tylko buty mi są potrzebne. Już tyle butów miałem i wszystkie były bez dziury. No nie przeżyję tych butów, naprawdę. To są jajca. A to mogę wziąć. Nie wiem, czy to było mądre, ale niech będzie. Z dwa gemy na HP zostawię na razie. Kolejna brońka. Dobra, może teraz trochę gabinetu magii porolujemy. Też tu muszę pozbierać wszystko na 3 staty. Gabinet magii powinien być tańszy do rolowania. O kurde. 15 koła? Nie wiem, czy ja mądrze gram teraz. Czy ja mądrze robię, czy co? Gem na siłę dałem? A, faktycznie. My bad. Ale akurat z gemami na HP nie ma problemu.
Ten pasek dawał plus 4, a nie plus 1. No mimo, że nie wiem, czy chcę to kupować za 15 koła. Chyba nie chcę. Trudno. O. No to już lepsze. Ile mi w ogóle dają itemy? 7,3, okej. Tu znowu bez dziury. Nie wytrzymię zaraz. Kurde, no co chwilę te wisiorki. Nie wiem, naprawdę. Już od tego dźwięku pojawiających się klepsy w tym gabinecie magii to mam ochotę wyłączyć, nie? Przysięgam wam. Kolejny pierścionek bez dziury. Kolejny wisiorek z dziurą. Jesteśmy tak dymani, że to jest coś niesamowitego, naprawdę. Powinno się dać to wyłączyć, też jestem tego zdania. Albo żeby to było aktywne na przykład tylko na evencie Klepsydr. A w takie zwykłe dni albo eventy właśnie epickie, nie. Miałeś amulet? Jaki miałem amulet, Urbanek? Na wszystkie staty, a ja szukam na 3 staty. No, tu by jest na 3 staty, ale bez dziury. Munki, wydaje mi się, że raczej nie. Raczej ci grzybków nie zwrócą. Oni chyba w ogóle nie wiem, czy mają techniczną możliwość. Nie, no nie wytrzymam. Zaraz naprawdę skończę już ten dzień drugi, bo już nie mam siły. Nie wiem, czy oni w ogóle mają techniczną możliwość, żeby ci wyłączyć złotą ramkę i oddać grzyby. W sensie oddać grzyby na pewno ci mogą, ale nie wiem, czy mają możliwość wyłączenia złotej ramki. Ale no raczej bym tutaj nie oczekiwał. Aha, to może kick, to ja już w takim razie nie zauważyłem. Chyba, że widziałem po wyglądzie, że to jest na wszystkie staty. Nie no, wy to widzicie? Wy to widzicie? I znowu wisiorek z dziurą. Nie no, to kurwa mać, no. A tak, no to ja widziałem po wyglądzie, że to jest na wszystkie staty, dokładnie. Tak jak Obej napisał. No nareszcie. A i za 15 koła znowu. Haha, nie mogę! Zaraz dostanę pierdolca, autentycznie zaraz zwariuję przy tej grze. No, dziękuję. Dobra. Pięknie. Dobrze, porolujmy jeszcze. Może tak. Może ja sobie w ogóle wrzucę gemy. Słucham cię. Kto jest podejrzany? Czemu? Czemu? No, nie zejszczał się nigdzie? Zjedz coś, głodny nie jesteś sobą. Zjem dzisiaj kotlecika z fryteczkami od mojej ukochanej. Z fryteczkami. Jak nie, to porozmawiamy inaczej. (Śmiech)
żeby mi tak leciały na siłę jak tobie, a weź mi nic nie mów. Aha, jeszcze mi z klika zrobiłem. Dobra, do kasacji to konto. Zaczynamy na EU16 jednak. Nowa klasa postaci, nowy rozdział. PogChamp! Przysięgam wam, że starty serwerów to jest naprawdę przyjemna sprawa, ale ja mam wrażenie, że ja z każdym kolejnym startem jestem bardziej pierdolnięty. Dokładnie nomad, dokładnie tak. Czemu ja w ogóle tak szybko przestaję kopać? Przecież ja tu mogę, dopóki mi się miejsce nie skończy. Kupiła na tym instancie? I zadziałało? Jak to nie masz dostępu? Wszyscy mają. Aha, nie zadziałało. A to ty masz pewnie ukryty jakoś tam u siebie. Jak to możliwe, że nie działa? No o co z tym chodzi? A zalogowała się na jakie konto? Nie wiem. Facebook chyba. Aha, to nie wiem, to jest to dziwne. Ciekawe, czy dużo osób tak kupuje coś, że nie zalicza, że ode mnie. Ja będę musiał napisać i ten, i... no zapytać o to, bo... to jest dziwne akurat. Nie, nie przychodzi nigdy z opóźnieniem. Zawsze od razu, jak ktoś kupuje, to jest w tym samym czasie, co kupił. Zobaczcie, zobaczcie, jak nie itemki nas dymały, to teraz nas gemy dymają. Nas wszystko dyma w tej grze, no. Przecież to są jajca. Dobra, jeszcze dwa gemy na intę potrzebujemy. Czy kobieta też mnie dyma? Nie. Właśnie akurat to, co powinno być dymane, to nie jest. A to, co nie powinno, to jest. Taka śmieszna zależność. Ty też mnie możesz podymać jak te? Co? Czym wbiłeś tyle leveli od 30 lochami? Tak, Ariot, głównie lochami. Będzie pewnie zapis na YouTubie z drugiego dnia, więc... obejrzysz sobie. Postaram się wam od razu po streamie zmontować i jakoś na wieczór wrzucić. Ale no jak widzę, że już w tym momencie ma prawie 3 godziny surowy materiał, to już mi się na samą myśl nie chce, nie? Dobra, nareszcie. Ario, a ty w ogóle nie chcesz do gildii? O, Ario chce do gildii. Już podminiałeś tego Wardęgę? No to dawaj, Ario, dodawaj. Ario jest w progresie. Ario przez 2O. Ario, jak u ciebie z awką jest? Zrobiłeś już dzisiaj awkę? Jak to wygląda? Dobra. Okej, okay, sprawdźmy teraz procenty na tą meduzę. Czy może jeszcze spróbujemy poszukać bucików? O kurde, mamy 2% na nią, ej! Co jest? Dawaj mi to. No nie, to nie ma sensu tych butów wymieniać, macie rację. Przebraliśmy się tak, że powinniśmy ogólnie już zamknąć ten loch. Tak szczerze. No to nie, Ario, to trochę za słabo. Ty ogólnie dajesz dupy przez to, że ty zrobiłeś awkę wczoraj bez gildii. Zostaw progres, bo ja tam jestem. Seba, a chcesz do nas do gildii? Ja dzisiaj cię właśnie widziałem, że grasz i tak mówię, kurde, czemu ty z nami nie grasz? Cześć, Sasza, witam.
Wiem, 2 lata przerwy i trochę się zapomniało, teraz trzeba odrabiać grzybami. Okej. Dobra, a który level planujesz dzisiaj wbić? Dzisiaj mam tutaj na myśli 2 dzień. Wymogi grzybowe były wyższe, to się nawet nie zgłaszałem. Tak, ale z czasem musiałem je obniżyć przez to, jak mało grzybiarzy startowało polskich na tym serwerze. Głównie jak już to gracze eko właśnie. Idę robić obiad, a potem F1. Miłego streamka, obroń się, odezwę potem wtedy. Dobrze, pan Kian, miłego streamka, smacznego obiadku, udanego watchingu F1, wariacie. Okej, Ario, rozumiem. No to będziemy cię mieli na waiting liście w takim razie. I pamiętaj, żeby kupować z kodem neutral. Jak sprawdzić procent na pokonanie danego potworka? Diablon, wykrzyknij kalkulator. Tutaj masz. Kurde, no 2%, ile już na nią grzyba poszło, nie? Ale no muszę klikać, nie mogę nic innego robić. Po prostu musimy ją ubić. Byku, już tam skończ. Żebyś ty tak liczył na matematyce dobrze jak moje grzyby, to naprawdę byś miał same piątki. Jest! Mamy to. O, i mamy wiedźmę, odlokowałem cię, kochanie. No nie rzucaj, bo coś rozdupcisz w końcu, no. Jak ty... No i mówię, że coś rozdupcisz. Jak ty jesteś naprawdę pierdolnięta, to już... Bardzo żart sytuacyjny tak zwany. Takie są najlepsze na streamie. Siema, do którego levela dzisiaj ciśniesz? Chciałbym pupile dzisiaj odblokować, ale nie wiem, czy nam się to uda. We will see. Aha, my mamy 0.14 na Toxic Dragona. Ty, no jak to jest możliwe, człowieku? Jak ja mam tu wszystkie itemy na 3 staty dopiero co przebierane. Dobra, tego golda może wydam. Ej, ale kurde, nie wiem właśnie. O, tu mi się skończyło budować, to polecimy kamieniołom dalej. Zostaw sobie jeden pasek awki. Tak, no awki na razie nie ruszam. Awki na razie nie ruszam. Zastanawiam się ogólnie, czy kółkiem nie zakręcić i nie podbić sobie statystyk goldem. Skoro my i tak tutaj liczymy głównie na to, żeby wbić pupile dzisiaj i już sobie przystopować, a ostatni pakiecik kupimy najwyżej jutro. Przebierać się nie ma sensu, bo dopiero co to robiłem. No buty mam stare, ale samych butów szukać to wiecie. Szukanie igły w stogu siana, że tak powiem. 0.28 mamy na niego. Tak, zakręcimy kółeczkiem, no. Zakręcimy kółeczkiem. Całkiem kręcę kółkiem, w dupie to mam. Okej. Teraz tak, od razu robimy ulepszenia 10-10. Żeby to już było z głowy. I żeby mieć, powiedzmy, wiecie, no więcej procentów z gildii. Który poziom twierdzy? 8. 8 bambik. I co? I tego golda ładujemy w staty. Tu sobie dobijemy 300. Podstawki. Boczki sobie dobijemy do jakiegoś 250. A macie chociaż te Simsy już? No to chociaż tyle. Napiszę w poniedziałek do tej. Wiesz do kogo?
Dobra. Sprawdźmy, ile to nam dało. Prawie 1% nawoja. No dobra, trzeba klikać. Co zrobisz? No szybciej niż myślałem, szczerze mówiąc. Zobaczmy od razu procenty na tego ostatniego. To jest zwiad, więc powinny być... No właśnie, no widzicie. Nieraz jest 1% i trzeba wydać 300 grzyba, a nieraz jest 1% i trzeba wydać 50, czy tam ileś. Okej, taka waleczka i co? O, na zwiada mamy 0,30 tylko. Kurde, no też mało. Też bardzo mało. Nie wiem, tu na wszystko są małe procenty na tym druidzie. No już przysięgam wam, że mnie to zaczyna wkurzać. Nie ma na razie głodnego. Może będzie o 15, albo jeszcze na koniec streama o 16, ale wątpię. Weekendy nie ma za dużo reklam, nie oddają. Nie obraź się, ale masz coraz gorsze awatary? Nie uważam tak. Z aktualnej strony do głosowania to faktycznie awatary są średnie, ale dostawałem stronę do głosowania przed EU4 i tam awatary uważam, że miałem zajebiste. Mogę dołączyć? O, Seba z piwnicy chce dołączyć. Kurde, jakby tak zrobić trochę... Dobra, 70 grzybów na niego wydamy. Jak nie padnie, to zrobimy może troszeczkę awki. Żeby... Kurde, ale powiem wam tak, nie pamiętam sytuacji, żebyśmy mieli na loch na przykład właśnie 0,20, 0,30, 0,40 i żeby on nam tak za 10 grzybów, żeby gierka, wiecie, tak oddała, nie? Żeby to tak się musło fajnie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, robimy jeszcze jeden paseczek. Mina 01 darmówkami padają. No właśnie problem jest taki, że ja nie robię darmówek. Idealnie wyliczone. Okej, mamy 10 koła. Czy to 10 koła to jest dużo? No nie jest to dużo. Możemy jeszcze HP podbić. 0,50 mamy na niego. A jakbym na przykład... Bo tak, mam dużo inty, a mało HP. Jakbym dołożył powiedzmy z 1 gem na HP, czyli doszłoby mi jakoś powiedzmy 1820 HP bym miał. 1820, a inty bym miał... O Boże, kalkulator. Dobra, inty by było 2,587 około. 0,40. No to nie, to obecny rozkład jest dobry pod niego. Kurde, no 0,60 mamy na niego teraz około. Dobra. No trzeba go ubić, no. Trzeba go ubić. Awki już nie chcę więcej marnować, i tak jesteśmy na styk. Tak zgłodniłem, że aż pizzkę sobie zrobiłem. Ja lecę wieczorem jeszcze poklikam. Dobrze, Seba z piwnicy, nie ma problemu. A dodałeś go na Discorda? Seba z piwnicy, odezwij się do mnie, to ci wyślę zaproszenie jeszcze na Discordzie. W sensie na Discordzie do mnie napisz. Wiadomość prywatną. Albo dostaniesz na czacie gildyjnym. Niech będzie. Stara tak zarządziła.
Ale mnie to boli, człowieku, że ja muszę tyle grzybów na to wydawać, nie? Muszę jak chcę pupile. Uważam, że druid jest giga drogi. Mając porównanie po tym, jak to wszystko padało na jakimś zabójcy i tak dalej. Jak my się przebraliśmy na zabójcy idealnie pod tą wiedźmę, czyli pod tego ósmego w tym lochu, to my potem z bomby zrobiliśmy 9 i 10, nie? A tutaj zobaczcie, jaka jest męczarnia. Po prostu no druid jest giga drogi. Nie jest na pewno klasą mocną do lochów, nie jest na pewno OP. Nie powiedziałbym, że jest słaby, ale dużo osób go porównywało do paladyna i do wojownika, jeżeli chodzi o performance, i chyba faktycznie coś w tym jest. Bo naprawdę no męczarnia w tym druidem jest niesłychana. Jaka najlepsza teraz profesja do lochów? Łowca demonów i zwiadowca, te dwie są najlepsze. Kurde, no padnie to czy nie padnie, no już nie wytrzymię. Widzowie, a ma ktoś może primika wolnego? Jak macie, to dajcie, proszę. Nie mam pomysłu, nie wiem co robić. Oprócz klikania go tutaj. Awki już i tak mi nie zostało za wiele. Muszę mieć jeszcze pod pupile ewentualnie. Wiktorak, wykrzyknik kalkulator. Kółkiem zakręciłem, więc już stat sobie nie podbiję. No dobre są, no ale widzisz, ja tu już na niego wydałem chyba z 300 albo coś koło tego grzybów. To jest prawda, że to nie są wcale takie złe procenty. Chociaż no mam w zwyczaju na nowych serwerach klikać, jak jest dopiero około 1%. 100 tysięcy HP tam było. Gemów już nie... A jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziłem. Co by się stało, gdybym... Czekajcie. Gdybym zostawił tylko jeden gem na HP. Czyli wtedy HP bym miał około 1578, a inty bym miał 2827, tak, dobrze? Też gówno. Też gówno. No ja mam teraz najlepszy rozkład gemów na niego. Tak szczerze. Są tu na czacie jeszcze jacyś hardkorzy, co palą tyle grzybów? No na pewno troszkę jest. Ale wiesz, ludzie grają na różnych serwerach. Ludzie sobie obierają za cel jakiś serwer. Na przykład dużo osób się szykuje na EU16, bo tam będzie nowa klasa najprawdopodobniej. Ale tak, są ludzie, którzy wydają o wiele więcej grzybów niż ja. No mówię, ja już bym dawno, że tak powiem, przeszedł się inaczej, totalnie inaczej bym grał, gdyby nie to, że dobiliśmy te dwa cele donate'ów, nie? Na te grzyby. Tak to bym grał o wiele oszczędniej. Ale no, że widzowie zasponsorowali, no to klikamy. Ale to jest smutne, kurde, nie wiem, naprawdę nie wiem.
Siemanko, snajper, witam. Nie no, kurde. Spróbuj właśnie 69 zawki dobić. No chyba tak zrobię, no bo co? I broń wymienić? Nie, broń już nie wymieniam. Weź teraz broń, spróbuj dostać tutaj. Będzie graniczyć z cudem. Dobra, mamy 6-9. Kolejne buty bez dziury. Jezus, jak ona nas nienawidzi, ta gra. O! O kurde. No rozrzut gorszy, ale 23 średnie. Dobra. No nie wiedziałem, że to będzie takie proste. Mówiłem? No mówię, nie wiedziałem, że nam broń dropnie praktycznie po chwili rolowania i to jeszcze z dziurą. Tych gemów na HP już i tak mamy za dużo, już ich praktycznie nie używamy. Dobrze, zobaczmy teraz. No 1% mamy teraz na niego. No wzrosło, no. Nie jakoś bardzo, znaczy no 0,30-0,35% około wzrosło, czekajcie. Śmiesznie jakby to była ta próba zwycięska, akurat byśmy się przelogowali. Ale dobrze, no spróbujmy teraz w takim układzie. No je, 71 od razu? What? Co jest? Nie wiedziałem, że to nam da aż 2 levele. O Boże, ile my się z tym namęczyliśmy. Masakra. Masakra. W ogóle teraz to działa tak, że jak dajemy atak pikujący, to jeszcze mamy po... Zobaczcie, i to nam dupę uratowało. Bo po ataku pikującym możemy od razu zaatakować jeszcze zwykły. Dobra, teraz mamy w gabinecie magii kluczyk. Jak dobrze pamiętam. Dokładnie. Dobra. No i to nam teraz będzie padać praktycznie od buta. A w zasadzie powinno. No nie, no ty sobie ze mnie jajca robisz, Boże. Nie, wkurza mnie ten druid, wkurza mnie naprawdę ten druid. W sensie oczywiście będziemy nim grać, ale... No do loch... No mamy 10% mamy na niego, widzicie ile ja muszę grzybów powydawać? Będziemy tu sobie oczywiście grać i tak dalej na nim, ale... No chyba jeszcze potrzeba mu trochę zmian, żeby był, no chociaż trochę lepszy. No chyba, że ma być taki zamysł z tego druida, że ma być klocem głównym i ma się zrównać z wojownikiem i paladynem, jeżeli chodzi o performance w lochach. Jeżeli tak, no to jest to jak najbardziej logiczne w takim układzie. Cześć Netrox, witam cię serdecznie. 2% ponad, ok? Żeby nam się pupile odblokowały. Druid lepszy od woja i paladyna, ale gorszy niż inne klasy? No... Może w tych lochach jest delikatnie lepszy od nich. Zwiada też powinieneś kliknąć na 7. Nie wiem, czy chcesz, szczerze mówiąc. Bo w ogóle teraz mamy tak, poczekaj, ile ja mam na niego? 2,60, bez kitu.
Jeszcze więcej niż na... Woja. O kurde, faktycznie. No i teraz mamy rosiczkę bagienną, okej. Spoko, szybkie 7 levelków i teraz mamy podczas wyprawy na 80 kluczyk. No ale ja chcę przede wszystkim pupile. Ja chcę teraz zdobyć pupile sobie. Może klaserka trochę jeszcze. Dobra, mamy 59,5% klasera. Mamy dużo golda, na razie go zostawimy. Dobra, no lecę tą wyprawę. Próbuj ten 80 bez awki, żeby jeszcze jeden loszek siadł klucz. Nie ubiję już tej rosiczki, musiałbym się od nowa przebrać. Spokojnie, jeszcze musimy na jutro mieć content jakiś. Klaserka to tak 40% i ulepy 8 skarbiec, 10 trener. Na dzisiaj, dobra, mamy pupilki, okej. Dobrze, dostaliśmy zębika, to jest spoko pupil. Od razu go możemy nakarmić. W świetle dostaliśmy żeluzem. No to tak średnio bym powiedział. W ziemi dostaliśmy ponika, więc to też jest dobry pupil. W ogniu dostaliśmy, no tego, to nie jest zbyt dobry pupil. Niestety. I tu dostaliśmy orka, no to też nie jest zbyt dobry pupil, dobra. I teraz tak, dzisiaj mamy ziemię. Czyli jak ja bym tutaj tego ziomka zaatakował i zrobił pyk, to od razu sobie ubijemy kolejne środowisko. We smart. Dobrze, i jakie mamy procenty na tą rosiczkę jeszcze sprawdźmy. Zobaczcie, ile nam w ogóle expa dały same środowiska. Rosiczka jest not possible. No to nie, to nie. To już skończmy na dzisiaj awkę. Mamy jeszcze dwa piwka. Połapmy sobie jeszcze jakieś ewentualne pupile, które możemy. Cel osiągnąłeś i tak, dokładnie. Pupilki w drugi dzień to jest no fajny wynik. Na jutro jeszcze mamy paczuszkę do załadowania. Oczywiście od was. Także jutro się tu jeszcze pobawimy na spokojnie. Aj, kurde, jakby to był szkielet. Od jutra nie palę, napisz do mnie, tak jak ci mówiłem. Okej, mamy dzyńkę. Napisz do mnie w wiadomości prywatnej w gierce. Bo ja stamtąd dodaję ludzi do waitlisty. Tak zwanej. No mówię, na tą rosiczkę byśmy się musieli od nowa przebrać. No, ona jest ciągle not possible. Od nowa byśmy się musieli przebrać, no i wtedy coś pokminić. Ale ja tu chyba po prostu wolę zwyczajnie dobić 80 level. Ewentualnie jutro, jak nam braknie. Dobić sobie ten 80 level, wziąć sobie kolejny kluczyk, poklikać znowu lożki. I znowu się poprzebierać. Ale to mówię, wszystko już na spokojnie. Jutro. Że myśmy też trzeciego dnia mieli troszkę kontentu. Tu jeszcze sobie dzisiaj pupilki łapiemy. Tak, no ja tu wbiłem bardzo dużo leveli od ostatniego przebierania, więc nawet wydaje mi się, że może i broń by wystarczyła. Ale no, co jest jako kolejny cel? Kolejnym celem takim większym jest oczywiście zarządca areny. No ja zarządcy dzisiaj na 100% nie wbiję. Bo potem jest tak. Tu masz podczas wyprawy, no i tu masz podczas wyprawy. Jaki jest twój rekord w 3 dni? 3 dni 200 chyba 10 level albo coś takiego. Teraz tak. No co, możemy poklikać te pupile. Czekajcie, ja w ogóle już muszę zawki brać owocki w ogóle, też muszę o tym pamiętać. Tu sobie damy powiedzmy do jakiejś 22 na razie. Tu nie możemy, tu nie możemy. Okej, czyli tak. Ogień sobie jedyneczką ubije, bo na pewno go nie przebijemy. Tego mogę ubić mrokiem. Pięknie. Tego mogę ubić chyba wodą. Dokładnie. I tego mogę ubić światłem. Aj, nie udało się. No ale dobra, not bad.
Not bad mimo wszystko. Co, dlaczego nie piekło? Bo nie wiem, o co mnie pytasz. Dobra, 33 osoby mają pupile na razie. Teraz tak, lecimy arenkę. Kurde, jakie tu koksy nam się trafiają. Dobra, weźmy to. W gildii nie mogę jeszcze do wyprawy. Zarządca areny w drugi dzień to byłby rekord? No, pewnie tak. Ale ja już nie miałem nawet dawki tutaj, w sensie wiesz. Nawet jakbym zdobył ten klucz, to bym raczej już tego nie zdobył. Ale nie, ciężko idzie tym druidem. Jak na to, ile my tu grzybów wydaliśmy już do tej pory, to druidem idzie autentycznie bardzo, bardzo ciężko. Niestety. Dobra, czyli tak, to mamy zrobione, kółeczkiem już dzisiaj zakręciliśmy, pupilki są nakarmione, zrobione. Co jeszcze powinienem zrobić? To mogę sobie odebrać. Chyba wszystko, co? Może jeszcze salkę podbiję na siódemeczkę? Niech już będzie na razie. A no i goldzika możemy wydać. Bardzo dużo goldzika mamy. To goldzika możemy wydać. Jakie wymagania do gildii? Na dzisiaj mamy ulepszenia 8-10, klaser jakieś 40, chyba 5%. No i nie wiem, no level no z 50 plus chyba już dzisiaj by był wymagany. Żeby w ogóle myśleć o podmiankach. Jaką klasą postaci ci najlepiej szło na start i do long termu? No na pewno jakiś zwiadowca był przyjemny, łowca demonów. Zabójca, pomimo że miał dwie bronie, to też mi zawsze nim fajnie szło. A najciężej no to jakiś mag, wojownik, paladyn. Takimi. Niech każdy, kto chce dołączyć do gildii, pisze do mnie na pocztę w grze. Ja sobie będę sprawdzał was. A, no i Berkiem też przyjemnie, tak. Berek jest jak najbardziej okej również. Ja sobie będę was sprawdzał. Dobra. I się odzywał do wybranych osób, nie? Dobrze, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o EU15 tutaj. Tak naprawdę. Wszystko porobiliśmy. Mamy 79 level i pół. Prawie. Mówię, na jutro jeszcze jeden pakiecik załaduję, to już pewnie zrobię przed streamem. Bo daliście łącznie 965 zł, a miało być 800. Także załaduję jutro jeszcze jeden pakiecik za 400, tak jak mówię, i jeszcze poklikamy. To jest oczywiście dzięki wam. Ale no kurczę, bez tych grzybów od was, że tak powiem, ciężko by było. W sensie, no ciężko tym druidem idzie, nie? Dobra. No, najwyższy level 210 w tym momencie, nekromanta. No tu już sporo 100 plus się pojawiło. Oczywiście wiadomo, no teraz jest godzina 15, jeszcze mamy 9 godzin do północy. Więc jeszcze tutaj topka się bardzo pozmienia, ja zrobię oczywiście screena koło północy topki i wam pokażę jutro, na jutrzejszym odcinku. Twierdzy, no to już nie patrzymy, ma bardzo dużo osób, pupilki 33 osoby. No tak się serwerek prezentuje. Jako tako powoli do przodu tym naszym druidkiem. Jakoś to leci.